Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z super współpracą, naprawdę jestem mega podekscytowana. Jak tylko ta firma się do mnie odezwała, nie mogłam się doczekać, żeby się z Wami podzielić. Już nie trzymam Was w niepewności, chociaż myślę, że domyśliliście się, o jaką firmę chodzi. Tytuł, miniaturka czy chociażby opis, ale żeby nie było niedomówień. Jedna paczka. Druga. I trzecia. Tak, to współpraca z Temu. Będę miała dla Was naprawdę super kod rabatowy. Cały czas będzie wyświetlał się tutaj w dolnym rogu. Spiszcie go, bo dzięki niemu dostaniecie pakiet kuponów, który odejmie od Waszego zamówienia 100 euro. Nie będę go czytać, bo to są przypadkowe litery i cyfry. I koniecznie pobierzcie aplikację Temu, bo dzięki tej aplikacji będziecie mogli korzystać też z innych promocji. Dla nowych użytkowników mają naprawdę mega fajne oferty, także gorąco polecam i zapraszam do oglądania. Zobaczcie, co ja zamówiłam. Oczywiście są to zakupy głównie świąteczne. No nie mogłam sobie podarować takiej możliwości, ale jest też kilka rzeczy typu zabawki, które taki nie mają stricte motywu świątecznego, ale jednak znowu zamawiałam je z myślą o naszym kalendarzu adwentowym oraz o świętach. Zacznijmy może od dekoracji. Ta cała torba jest pełna świątecznych dekoracji. Jak wiecie, wczoraj już zaczęliśmy dekorować mieszkanie, także nie mogłam się doczekać, żeby skorzystać też z tego, co przyszło z Temu. To może nie do końca jest dekoracja, ale będzie to na naszym świątecznym stole. Sztućce mamy łyżki i małe widelczyki. Zobaczcie, jakie urocze tutaj figurki są u góry. Mamy Mikołaja, choinkę, renifera, czapeczkę, bałwanka i bucik. Po prostu są przepiękne. Chłopcy będą zachwyceni. Ja im zawsze zamawiam jakieś takie fajne sztućce z kotkami albo z dinozaurami, a teraz będą też mieć wersję świąteczną. Zamówiłam takie dwie podkładki. Jeszcze nie wiem, czy wykorzystamy to do jakichś fajnych zabaw sensorycznych, czy będzie to po prostu podkładka na stole, na potrawę. Prawdopodobnie wykorzystamy to w obu przypadkach. Także zamówiłam dwie choineczki, jedną dla Remka, drugą dla Ruperta, a później na święta ułożymy tutaj jakąś potrawę. Kolejna choineczka, ta jest plastikowa, i tą zamawiałam też z myślą o zabawach, żeby tutaj włożyć jakieś pompony, czy jakieś brokatowe dodatki, czy coś innego, kiedy będziemy dekorować rzeczy. Także to ewidentnie jest zamówione z myślą o naszych zabawach sensorycznych, ale myślę, że jak przyjdą święta, też znajdę dla tej choineczki jakieś inne zastosowanie. To jest rzecz, o której marzyłam i to się może wydawać głupie, bo to jest kawałek plastiku, ale to jest do cięcia papieru do prezentów. Po prostu przesuwamy i obcina się papier tam, gdzie chcemy. Nie trzeba niczym przytrzymywać, niepotrzebne są nożyczki. Po prostu to małe, niepozorne urządzenie. Nie mogę się doczekać, aż je wykorzystam, także oglądajcie kolejne vlogmasy, bo na pewno będziemy sprawdzać, jak to działa i czy naprawdę było warto o tym marzyć. Pojemniczek na pierniczki. Już za tydzień będziemy robić pierniczki, także potrzebujemy pojemnika. Jest przeuroczy. Jest malutki, bo my tych pierników nie będziemy robić dużo, bo my jesteśmy na diecie, chłopcy za słodyczami jakoś tak nie przepadają, wolą bardziej słone przekąski, także to jest idealny rozmiarem dla nas i naprawdę jest mega słodziutki, zresztą sami ocencie. Kolejna paczuszka to ubranko na butelkę i żeby było śmiesznie, okazało się, że ja już kupiłam ubranko na butelkę w Pepco, ale cały czas czekałam na to, a tamtego używamy jako rękawicę kuchenną. Jest naprawdę przeurocze. W domu mamy też czapeczkę. Delikatnie nie pasuje kolorem, bo to jest bardziej w taki ciemny róż, tamta jest czerwona, ale kto by się przejmował. Zobaczycie, jak nasze winko na święta będzie doskonale wyglądać w tym płaszczu. Znowu coś z myślą o kalendarzu adwentowym. To jest taka silikonowa foremka, w której mamy bałwanki, mamy laski cukrowe, prezenty, choinki
I chcę właśnie z chłopcami zrobić czekoladki, albo może żelki zrobimy. Na pewno któregoś dnia, kiedy będę miała wolne, wykorzystamy to właśnie do kalendarza. Przedostatnia rzecz z dekoracji, to jest coś, co mieliśmy, ale no już po prostu się zużyły. To są pokrowce na krzesła, to są takie czapki Mikołaja, które zakłada się na oparcia krzeseł i naprawdę mega to wygląda. Zobaczcie, o, taka czapa. Dzisiaj, jak tylko wrócimy do domu, to wszystkie zamontuję. Akurat mamy cztery, mamy wyciągnięte cztery krzesła, bo ogólnie mamy sześć, ale żeby było więcej miejsca w salonie, to w codziennym użytku mamy cztery. Także na te czapki też bardzo czekałam, bo nasze już niestety się do niczego nie nadają i w tamtym roku skończyły swój żywot. I na szczęście mamy znowu takie same, bardzo podobne i będą super komponować się z całym wystrojem salonu. I ostatnia rzecz, takie złote listki. Mamy dużo złotych elementów w salonie. Nasza choinka też ma złote elementy. One się świecą, te listki. Nie ma baterii, także na razie Wam nie zademonstruję, ale na pewno będziemy razem dekorować salon. Spotykamy się codziennie, więc nie da się tego uniknąć. Także pokażę Wam już te listki w całej okazałości, po prostu kiedy przyozdobienimy salon. Kolejna paczucha z temu to są ubrania. Ja uwielbiam zamawiać ubrania na temu. Jest wielki wybór. Wiecie, że my ubieramy chłopców na zielono, na żółto, na brązowo, na pomarańczowo i o wiele łatwiej jest znaleźć właśnie w aplikacji różne możliwości, takie same ubranka, ale w różnych kolorach, niż szukać po przeróżnych stronach. Także naprawdę większość naszej szafy jest właśnie z temu. I już Wam pokazuję, co wybrałam, bo tu nie ma tylko ubranek dla chłopców, dla siebie też coś kupiłam. Zaczynamy od moich leginsów. Zobaczcie, są genialne. Tutaj mają bałwanka. O. Tutaj mają liska. I przeróżne ptaszki, takie zimowo-świąteczne leginsy. No idealne do vlogmasów, idealne, przyznajcie. Są naprawdę mega, ja już je przymierzałam. Zamówiłam też świąteczne skarpetki. Świątecznych skarpet nigdy nie za wiele. To są takie w jednym stylu, w renifery, ale są różne kolory, są cieplutkie. Także już od jutra zabiorę je ze sobą do pracy. Bardzo lubię właśnie, że w szpitalu no niekoniecznie akcent świąteczny może być zachowany, ale właśnie do zwykłego, codziennego skrapsa zakładam świąteczne skarpety i klimacik świąteczny jest ze mną. Leginsy dla chłopców i to jest rzecz, którą już zamawiamy kolejną i kolejną, bo tylko wyrastają, a ja zamawiam kolejne. Te będą dla Ruperta. One są takie w stylu rajstopowym, ale ze swetrami wyglądają naprawdę genialnie. No i dla Remka oczywiście miodowe. Mega polecam Wam te leginsy, bo po prostu no, sprawdzają się super w różnych stylizacjach, a co najważniejsze, są wygodne, także do przedszkola super. To jest genialne. To po prostu jestem zakochana w tych bluzach i myślę, że jutro ich wyślę. Nie są w naszych kolorach, ale to przecież nie o to chodzi. Zobaczcie, w choineczkę ułożone są auta budowlane, a tutaj w taką samą choineczkę ułożone są auta strażackie. Także dwie takie bluzy, trochę świąteczne, a trochę chłopięce. Moi chłopcy uwielbiają autka, także no, będą zachwyceni. Po prostu ja już widzę to, że będą się tymi bluzami wymieniać, tak jak swetrami świątecznymi, bo swetry też mają beżowy i czerwone i raz jeden zakłada czerwony, raz drugi i myślę, że z tymi bluzami będzie podobnie. Raz jeden będzie chciał straż pożarną, a drugi pojazdy budowlane, a potem na odwrót. I ostatnia już rzecz to takie dresiki. Dresiki są jeszcze za duże, ale będą idealne po prostu na wiosnę, może nawet na jesień. Wszystko zależy, bo ostatnio chłopcy urośli dwa rozmiary i nie wiem, czy ten trend się będzie utrzymywał, czy trochę przystopują. Spodenki z kieszeniami i do tego bluza fajna na zameczek. I drugi zestaw taki sam,
tylko zielone. I to jest właśnie genialne w aplikacji, genialne na Temu, że mogę tak długo szukać, aż znajdę ubranka, które mi się podobają, które są w tym samym kroju, ale są w naszych kolorach. W takich zwyczajnych sklepach jest to naprawdę mega ciężkie do zrobienia, a właśnie na Temu nie mam z tym żadnego problemu. Pięknie mi się zrymowało. I już ostatnia paczucha to są zabawki. I jedne chcę wrzucić jeszcze do kalendarza adwentowego. Mieliśmy już coś takiego, zaraz Wam pokażę. Kiedy korzystaliśmy z subskrypcji zabawek, w jednym boksie trafił nam się właśnie taki burger. Znaczy, no nie konkretnie ten, ale właśnie w tym stylu. Polega to na tym, że mamy drewnianego burgera. O, mamy drewnianego burgera. I mamy karty, na których jest napisane, jakie jest zamówienie na tego burgera. I z tyłu jest instrukcja. No i na przykład mamy zamówienie, powiedzmy, sałata, cebula, kotlet i ser. I chodzi o to, żeby tutaj te pojedyncze elementy ułożyć tak, jak właśnie jest w zamówieniu. Super zabawa, chłopcom się bardzo wtedy podobało, także fajnie, że teraz będziemy mieć swojego burgera. Klocki magnetyczne. To jest hit ostatnio u nas w domu. Pilnowałam, żeby nie było małych kulek. Tutaj są takie naprawdę, naprawdę duże. Myślę, że nie do połknięcia, także bezpieczne. Te klocki złożone są z takich pałeczek, bananków i kulek i myślę, że będą z tego powstawiać mega konstrukcje. To chyba wrzucę chłopcom pod choinkę. To nie będziemy wykorzystywać w kalendarzu. Także za 2 tygodnie zobaczymy, jak im się spodoba, bo co za dużo, to niezdrowo. Jednak codziennie jakaś zabawka czy gra i wtedy klocki mogłyby być rzucone w kąt. A tak jak zostaną rozłożone na kilka dni świąt, to myślę, że będą hitem. I ostatnie rzeczy z zabawek i ostatnie rzeczy z mojego zamówienia to takie kredeczki. Ostatnio bardzo polubili, szczególnie Remuś, malowanie, więc wybrałam im różne właśnie takie kredeczki. Te są, to są chyba świecowe. O. Więc tutaj cała kredka służy do malowania, więc można przodem, górem. Myślę, że będzie to fajne, jest fajny kształt, więc też do trzymania, do nauki trzymania. Remuś będzie zachwycony, ja Wam to gwarantuję. Kredeczki też idą do kalendarza. I drugie, takie, w których zmienia się kolory. Ja miałam coś takiego, jak byłam mała. Tutaj są też minki fajne na tych kredkach, więc zamieniamy i każda kredka ma możliwość wszystkich tych kolorów. Więc to też fajne, jak przyjdą do nas inne dzieci, bo wtedy będzie każdy będzie miał po prostu swój kolor. Nie będzie trzeba czekać, aż ktoś skończy korzystać, tylko po prostu będą bawić się. To już wszystko z mojego zamówienia. Polecam Wam naprawdę pobrać aplikację. Jest mnóstwo ofert dla nowych klientów, dla nowych posiadaczy aplikacji, ale też różne akcje, gdzie możecie skorzystać właśnie z fajnych kuponów rabatowych. Mój kupon wyświetla się tutaj cały czas w dolnym rogu. Nie będę go czytać, bo to są po prostu przypadkowe litery i cyfry, ale możecie go spisać, wykorzystać w Waszym zamówieniu. I będziecie mieć 100 euro taniej odjęte od Waszego zamówienia. Także życzę Wam owocnych zakupów. Jeżeli chcecie skorzystać z tego, co ja kupiłam, w przypiętym komentarzu i w opisie jest lista moich produktów, które ja wybrałam. W kolejnych vlogmasach możecie oglądać te produkty, ponieważ będziemy z większości z nich korzystać, ubierać i dekorować mieszkanie. Także dzisiaj nie musicie podejmować decyzji, ale naprawdę warto, bo jeżeli zamówicie dzisiaj, te rzeczy mają szansę dojść do świąt. Ja na moje zamówienie czekałam tylko tydzień, 7 dni roboczych tak naprawdę. Więc jest szansa, zamawiajcie i miłych zakupów. Cześć!